Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad grupą numer 5. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Andrzej Tomaszewicz. W sprawie zatwierdzenia listy ratunkowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych i gimnazji w przedszkoli na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych i gimnazji w przedszkoli na rok 2013 na łączną kwotę 699 tysięcy złotych. Wyżej wymienioną listę rankingową sporządzono w oparciu o komisyjne przekonywanie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Boremski, Pani Księżak. Mam takie pytanie do Pana Przewodniczącego, ponieważ chciałem zapytać, jak był przegląd tych placówek robionych, szczególnie mówię o przedszkola, czy przystosowanie do pionów żywieniowych do HACAP-ów we wszystkich placówkach zostały zakończone, czy jeszcze nie? Dlaczego to pytam? Ponieważ zauważyłem, że w pozycji numer 28 przedszkole 110 na osiedlu kolorowym dostało 30 tysięcy na montaż windy kuchenny. Ja wiem, że to jest bardzo potrzebne również, ale również wiem z innych przedszkoli, że w dużo przedszkolach żywieniówka właśnie nie jest zakończona. I moje pytanie jest takie, czy przedszkola, które występowały o środki finansowe, dostały tyle, ile chciały, bo nigdy tak nie, że tyle dostały, czy gdzieś są problemy takie, żeby ta żywieniówka była dokończona, te piony żywieniowe, a nie są zrobione? Czy aż ta winda jest tak super pilna, żeście Państwo dali tę kwotę 30 tysięcy akurat na tą windę? Bo wiem, że w kilku przedszkolach te windy są potrzebne. Nie chcę przywołać tu numerów przedszkoli, ale w dużo przedszkolach. No akurat zastanawiam się, czy to jest najpilniejsza sprawa, bo wiem, że zawsze taki priorytet był, że zaczyna się od dachów, prawda, dachy, okna i tak dalej, co najpilniejsze. No według mnie winda jest potrzebna, jak najbardziej, zgadzam się w zupełności, ale nie jest super pilna. No ale w tym przedszkolu ta kwota akurat załatwia tą sprawę, że ta winda będzie zamontowana i naprawdę ona tam usprawni wydawanie tych posiłków. Panie Andrzeju, moje pytanie inaczej brzmiało. Czy piony żywieniowe do non-HACAP-u nie większych potrzeb w innych przedszkolach? Bo wiem, że są wilgoci w pomieszczeniach tam, gdzie przetrzymuje żywność i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wszystkiego wymieniał, prawda, ale wiem, że są większe potrzeby, pilniejsze potrzeby. Czy akurat ta kwota, wiem, że ta kwota załatwia tą windę, prawda, no ale z tego, co ja się orientuję, wiem, że są w przedszkolach, w przedszkolach pilniejsze potrzeby. Dlatego to pytanie moje stąd jest. Te zadania są tak wyznaczone po przeglądzie i jeszcze po rozmowach przed ustalaniem z dyrekcją. Także te zadania wskazały jako najpilniejsze zadania. A ostatnio jest winda, to jest lista rankingowa. Przepraszam bardzo. Pan Woda. Ja może powiem, bo też chodziłem wspólnie z komisją tutaj, która zajmowała się tym i wszystkie te zadania, które tutaj są wypisane, były przedstawiane jeszcze na tydzień przed ustaleniem ostatecznej listy, były konsultowane z dyrektorami placówek i szkół i przedszkoli. I to były najpilniejsze, najpotrzebniejsze sprawy, które przedstawiali nam dyrektorzy. A myślę, że najlepiej dyrektor danej placówki wie, co w chwili obecnej jest dla niego najpilniejsze. I stąd jest taka, a nie inna ta lista, którą tu Państwu przedstawiamy. Dziękuję bardzo, Pani Księżak. Ja też mam takie pytanie, bo tu są takie, można powiedzieć, w miarę podobne, to znaczy tam 25 tysięcy, 30 tysięcy. No ale na przykład jest tak, wymiana drzwi wewnętrznych, a ja wiem, że na przykład tam na Słonecznym, jak byłam, to na przykład mam elektrykę do zrobienia. Czy to nie powinni oni dostać jakiejś większej puli po prostu, żeby... Bo to jest elektryka, to jest taki podstawowy problem szkolny. Drzwi są już takim problemem drugorzędnym. Ja rozumiem, że każdy dyrektor sobie bierze w rankingu, wiadomo, daje tą listę, co by chciał, żeby... Ale o jakiej elektryce mówimy, w szkole, na osiedlu? Ja mówię na przykład na Słonecznym, że na przykład można było zwiększyć, nie robić co roku jedno piętro, tylko na przykład zamknąć sprawę tej elektryki w szkole na przykład. No myśmy wyszli z założenia, że nie możemy tak, że w kilku szkołach dajemy środki i zamykamy całość, a innych placówek w ogóle nie dofinansowujemy. Ale to ja nie mówię, żeby w ogóle tej na przykład jak są wymiana drzwi, żeby nic im nie dać,
dać, tylko po prostu dać im o wiele skromniejsze środki, bo mi się wydaje, że to jest problem drugorzędny niż na przykład elektryka, albo na przykład są niektóre jednostki. Znaczy, drugorzędny może jest tutaj dla pewnych osób, a dla dyrektora tego to jest pierwszorzędny, dlatego że wymiana drzwi na 60-lecie szkoły jest akurat w tej szkole najważniejsza w tej chwili, bo będą gościć tam ludzi, to jest dla nich najważniejsze. Wiem, tylko my patrzymy nie z punktu widzenia dyrektora danej jednostki, tylko patrzymy globalnie, jak wygląda sytuacja od placówek oświatowych u nas w dzielnicy. Ja najbardziej zgadzam się z panią radną, że patrzymy globalnie na sytuację placówek oświatowych. No, pani radna powinna sobie też zdawać sprawę z tego, że kwota, która została przeznaczona dzisiaj na przyszły rok na remonty w placówkach oświatowych jest o 150 tysięcy mniejsza niż była w tamtym roku, czyli jest to kwota 699 tysięcy złotych. Komisja oraz przeglądy, które się odbywały, zostały przeprowadzone wnikliwie przy udziale i Urzędu Miasta Krakowa, i ZEO, jak i również przedstawicieli Komisji Edukacji. Wnikliwie również zostały podzielone środki finansowe na poszczególne zadania. Nie możemy odbiegać od tego, co w zakresie danej szkoły potrzebują i zgłaszają dyrektorzy. Również Rady Komisji Edukacji jednoznacznie opowiedzieli się za takim podziałem środków finansowych. Tym samym ja osobiście przyjmuję, że podział, który został tutaj dokonany i wskazany pod głosowanie Rady, jest najbardziej optymalny w zakresie potrzeb placówek oświatowych na terenie dzielnicy 18. Czy ktoś z Państwa Rady jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Poremski. Mam takie pytanie. Zespół Szkół Integracyjnych na Siedlu Słonecznym, o jaką kwotę prosi na wymianę prądu, elektryki, przewodu? Dokończę wątek. A i w tych środkach finansowych, jaki etap będzie ewentualnie zrobiony? Prawda? Bo to się robi etapami, jeżeli już taką kwotę da nie ma. Generalnie powiem tak. Piętro, kolejne, bo tak z panią dyrektor było umawiane, że piętrami będzie robione. W zeszłym roku była etap na jedno piętro najwyższe, w tym roku miało być na drugie. Wycena tego piętra była na 40 tysięcy. 45. Zostało przyznane 40. Wstępnie, bo przyznane w pierwszej tej było 40. Niestety po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta, o ile zostały środki obniżone dla nas, wszystkim szkołom i przedszkolom pościnaliśmy kwotę i została kwota 30 tysięcy. A to czyli co, będzie zrobione to piętro, część nie zmieszczą? Znaczy wszystko zależy od przetargu. No wiadomo, ale tak mniej więcej jak szacują przedstawiciele. No, w zeszłym roku mieli 40, zostało chyba 6 tysięcy, bo za to robili jeszcze dodatkowe rozszerzenie zakresu, więc poszły piony, oprócz samego piętra poszły jeszcze piony i wymiana starych tych na parterze, starych laktyków. Także zostały jeszcze pieniążki. Mamy nadzieję, że możliwe, że za te 30 tysięcy uda się całe piętro zbudować. Znaczy bierzemy też pod uwagę to, że sytuacja firm budowlanych, które zgłaszają się do postępowań przetargowych, tak jak widzimy już teraz przy targach, które się odbywają, na jeszcze pozostałe kwoty, które były niedawno, no są one rozstrzygane za dużo niższe kwoty niż było to na przykład na początku roku. Więc bierzemy pod uwagę to, że raczej te kwoty będą, no miejmy nadzieję, wystarczające. Tak jak Państwu powiedziałem, no budżet jest taki, jaki otrzymać. A jeszcze mogę w tym temacie, to jeżeli by coś zostało po tych przetargach, to możemy na przykład przekazać na te najmniejsze remonty do tych szkół, na przykład elektryka, dla mnie jest podstawa dach, elektryka, nie wiem, izolacja fundamentu. Znaczy to są pani radna najtrudniejsze remonty, które zostały wskazane. Najtrudniejsze remonty. Przestanie całkowicie i okna. Nie jest to bardziej pilne jak na przykład elektryka dla mnie, no przecież to może się zapalić. Znaczy ja powiem w ten sposób, że wymiana drzwi to też jest bardzo pilna rzecz, jeżeli mówimy na przykład o szkołach podstawowych czy też o przedszkolach, gdzie wchodzą małe dzieci, no i trudno wymagać od nich, żeby na przykład otwierały drzwi, które są bardzo ciężkie, które źle zamykają. Więc to jest tak, że nie wpływają te drzwi na bezpieczeństwo tejże szkoły, tylko wpływają. Tak jak mówię, są to najpilniejsze rzeczy, które zostały zgłoszone przez komisję, jak i również uzgodnione z dyrekcjami poszczególnych placówek oświatowych. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w dyskusji? Jeszcze, jeżeli pan przewodniczący pozwoli na takie pytanie. Bardzo proszę. Wiem, że komisja, która sprawdzała zakres prac danej placówce oświatowej,
szczególnie mi chodzi o Wydział Edukacji, czy Państwo się brali pod uwagę coś takiego, bo zapewne Pan Przewodniczący wie i Zarząd też wie, że Platforma Obywatelska na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa w środę złożyła uchwałę kierunkową do Pana Prezydenta z propozycją likwidacji placówek oświatowych przez wygaszanie w gminie miejskiej Kraków. W związku z tym moje pytanie jest, czy z tych placówek, na które tu dajemy środki finansowe, jesteśmy pewni, że te placówki nie będą wygaszane, likwidowane przez wygaszanie, ponieważ z tego co wiem, do tej pory te placówki, które zostały pozamykane, to w większości w budynkach tych, które były wyremontowane właśnie ze środków finansowych gminy. Dlatego to mnie kurwa jeszcze dosłownie. Ja odpowiem Panu Przewodniczącemu, Panu Radnemu, jeżeli Pan Radny wie, które to będą placówki wygaszane, bo już ma tą wiedzę, jak zagłosuje Rada Miasta Krakowa, no to wtedy będziemy mogli to uwzględnić. Bo ja dzisiaj, myślę, że komisja również, jak tworzyła tą uchwałę, takiej wiedzy nie posiadała. I myślę, że do czasu, aż Rada Miasta Krakowa, której członkiem jest Pan Radny, nie wypowie się w tej sprawie poprzez głosowanie, to nie będziemy wiedzieć, które z placówek oświatowych są wygaszane. Jeżeli będą już konkrety, to będziemy wtedy korygować tą uchwałę. No tak to się będzie działo i Pan Radny sobie z tego zdaje sprawę, że tak to jest. Można dostęp, Panie Przewodniczący? Ja zawsze. No niestety powiem tak. Moje ugrupowanie akurat jest przeciwko wygaszaniu placówek i likwidacji, Pan dobrze o tym wie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, ja pytam, ponieważ byli przedstawiciele Wydziału Edukacji. I myślę, że przedstawiciele Wydziału Edukacji powinni cokolwiek wiedzieć o tych placówkach, prawda? W pewnym wyprzedzeniu. Jeżeli chodzi, i dlatego pytam, czy na tych komisjach, gdzieście Państwo chodzili, czy przedstawiciele Wydziału Edukacji nic w temacie nie mówi. Bo chodzi o to, że, drodzy Państwo, no wydano akurat ja nie mówię, może żadna nie być z tych placówek wygaszona czy likwidowana, ale może do tego, że będzie. Prawda? W związku z tym moje takie pytanie jest, czy taką informację z Wydziału Edukacji Państwo się nie otrzymali. Ja takiej informacji nie mam. Powtarzam jeszcze raz, nie jestem przeciwko likwidowaniu i zagraniczeniu. Ja odpowiem w tej kwestii, że tak, podczas objazdów i zbadania stanu technicznego szkół razem z Wydziałem Edukacji nie otrzymaliśmy żadnej informacji od Pani z Wydziału Edukacji, która informowała, że któraś ze szkół planowana jest do zamknięcia. Jak również teraz ostatnie nasze wizyty już bez Wydziału Edukacji, również żaden z dyrektorów nie oznajmił mi takiej informacji, jakobym się spodziewał, że w tej chwili jest planowana jego szkoła do zamknięcia. Więc na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji o zamknięciu szkół. I nasza tutaj w tym kierunku postanowienie jest również takie, że my też nie wyobrażamy sobie, że któraś ze szkół zostanie zamknięta czy przedszkoli i też będziemy przeciw zamykać. Dziękuję. To mi chodziło. Cokolwiek nie było, tam informacji. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głos Państwa Rady jest za. Drugie numer 5. Odniesienie religii. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że uchwała została przyjęta w brzmieniu druku numer 5. Druk numer 6. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Andrzeja Kowalika. W sprawie zatwierdzenia listy Rady Miejskiej zadań powierzonych w zakresie pracy remontowych żłobków na 2013 rok. Zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2013 na łącznej kwocie 13,5 tysiąca. Jeden żłobek samorządowy numer 5 kwota 4,5 tysiąca złotych rocznie. Remont pomieszczeń pod wymianie instalacji elektrycznej. Żłobek samorządowy numer 7, osiedle Zielone, kwota 4,5 tysiąca, remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Żłobek samorządowy numer 13, osiedle Centrum Matko, 4,5 tysiąca, izolacja pionowa od strony tarasy. Wyżej wymienioną listę sporządzono w oparciu o komisyjne sekundy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa? Pani Ciężar. Ja tylko chciałam powiedzieć, że co roku są zmniejszane pieniądze na remonty żłobków i tylko skomentuję, to się nazywa polityka prorodzinna w ogóle w naszym mieście i kraju. W związku z tym żenujące. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem druku nr 6? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła druk nr 6. Druk nr 7. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Jerzego Gańca o referowanie.
sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013. W ramach zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013 na łączną kwotę 1 441 700 zł realizowane będzie zadanie remont i przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa dróg oraz remonty, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa chodników oraz wykonanie dokumentacji i budowa parkingów oraz remonty, modernizacja, uzupełnienie, wykonanie dokumentacji, budowa oświetlenia oraz remonty dróg polnych. Uzasadnienie, zakres zadania określony na podstawie komisyjnych przeglądów w terenie oraz wniosków mieszkańców i radnych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Maranda. Ostatnio to było tak, że ta kwota jest dosyć znaczna i my dalej nie wiemy, co będzie robione w ramach tego. To jest taka jakby uchwała według mnie kierunkowa, bo to się mówi, że jeszcze będą jakieś przeglądy, coś. Ja rozumiem, że koalicja rządząca wie, a my nie wiemy, no to w związku z czym nie możemy za tym głosować w ciemno. Także przykro mi to stwierdzać, bo nawet nie ma tutaj według wskazań dzielnicy, jak to było, czy coś, nie wiem. Zarząd będzie to wskazywał, kto to będzie wskazywał. Nawet tego nie ma, bo kiedyś jeszcze w tamtym roku to było, że dzielnica będzie wskazywała, czyli rada dzielnicy. A tu, no to może pan przewodniczący będzie rozdawał te pieniądze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kwota jest 1 447 700 000 zł. Ta kwota również jest zmniejszona w stosunku do roku poprzedniego w zakresie tego zadania. To zadanie jest, jak Państwo widzicie, teraz zapisane jako jedno duże zadanie w zakresie wszystkich prac, które będą prowadzone. Jest to spowodowane tym, że tak naprawdę my dzisiaj, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie określić dokładnie tego, jaka będzie proporcja poszczególnych zadań, które będą realizowane. Ponieważ jest pewna umowa, która została zawarta pomiędzy prezydentem miasta Krakowa, przewodniczącymi rad dzielnic, w której zostało powiedziane, jaki będzie podział proporcjonalny w zakresie poszczególnych zadań związanych z tymi działaniami, to ma być 35 do 65%. Jednakże tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie potrafimy powiedzieć, jak to będzie wyglądało w zakresie całego budżetu miasta Krakowa. Dlatego też wpisaliśmy to zadanie jako jedno całościowe zadanie, aby później łatwiej można było tym zadaniem kierować w zakresie realizacji poszczególnych już zadań, które będą wprowadzane i realizowane przez naszą dzielnicę. Naprawdę, jak chciałem powiedzieć, nie ma nic do ukrycia w zakresie tych zadań. Zawsze Państwo dostajecie pełne sprawozdania odnośnie tego, które zadania zostały zrealizowane, w jakiej kwocie te zadania zostały zrealizowane, więc ja tutaj nie widzę żadnych problemów związanych z tym, jak ta uchwała jest w tym momencie przedstawiana do przegłosowania Rady. Dziękuję bardzo. Pan Radny Borewski. Panie Przewodniczący, w uzasadnieniu jest napisane, czy pisze, zakres zadań określony na podstawie komisji przeglądów na terenie oraz wniosków mieszkańców i radnych. W związku z tym moje pytanie brzmi, jeżeli są przeglądy komisyjne, to ja myślę, że zakres prac powinniśmy wiedzieć. Nie upieram się, żeby w tym projekcie uchwały w tej chwili było, natomiast mam nadzieję, że jeżeli przegląd był zrobiony, to Państwo macie przygotowaną taką listę rankingową. Jakże będziemy wiedzieć, że kwota jest taka, a nie inna, to ta lista rankingowa zostanie raczej przedstawiona, że jest w tym miejscu będzie robiony chodnik, w tym miejscu ulica i tak dalej, tak dalej. Czyli ja nie powiedziałem tutaj, że nie będzie powiedziane, co zostanie zrobione. Żadne wypadek. Czy w moich słowach takie były. Pan przewodniczący powiedział, że jak najbardziej ja już mogę powiedzieć, bo pan przewodniczący Komisji Infrastruktury na pewno potwierdzi, że już pewne ustalenia dotyczące tego, jakie zadania zostały na przykład zgłaszane przez mieszkańców, przez radnych, one już są, a jak będzie lista gotowa, która będzie związana
związana z tymi zadaniami, jak najbardziej Komisja Infrastruktury tą listę otrzyma, żeby radni mogli się z tą listą zapoznać i ewentualnie wnieść do nich swoje uwagi. Tutaj w zakresie komisji, które ciągle, ja bym powiedział, pracują odnośnie sprawdzania stanu infrastruktury, to pan Czesław nie należy, tutaj pan przewodniczący Szuba, więc ta komisja cały czas działa, cały czas te komisyjne przeglądy, jeżeli tak można powiedzieć, się odbywają na terenie dzielnicy. Panie przewodniczący, panu Marandzie na pytanie odpowiedział w ten sposób, że jest wszystko do sprawdzenia, ponieważ po wykonaniu dostajemy pełną dokumentację, nie chodzi o przed wykonaniem. Ale pan Stanisław Maranda jest członkiem Komisji Infrastruktury i nie ma żadnego problemu, zawsze na komisjach te rzeczy są omawiane. Zawsze na komisjach są omawiane. Ostatnio ta uchwała też była omawiana, z tego co sobie przypominam, chyba nie miał pan zastrzeżeń, nic nie zabierał pan głosu w tym zakresie. Pan Maranda teraz mówi. Nie wiem, czy pan udaje, że nie wie pan, o co chodzi, czy ja zadałem pytanie chyba jasne i czytelne, a mianowicie chodzi o to, kto ma decydować o podziale tych środków. Mówi pan, że coś zostało ustalone, gdzieś tam jakieś przeglądy, przez kogo? Gdzie ta procedura jest, że kto ustala? Komisja, ludzie samozwańczo, czy Rada Dzielnicy decyduje o podziale środków? Bo ile wiem, to statut wyraźnie mówi, że o pewnych rzeczach nie decyduje zarząd, bo zarząd nie ma takich kompetencji, tylko decyduje rada. A my tu decydujemy o czym? O tym, że przeznaczamy pieniądze nie wiadomo na co. Ja wiem, że to tak łatwo jest robienie takiego czegoś, ale później ta uchwała powinna wrócić tu do rady i powinna zostać przedstawiona lista, gdzie co będzie robione i wtedy rada to musi zaakceptować. Nie żadna komisja, nie żaden zarząd, tylko rada. To jest kompetencja statutowa rady. I jak najbardziej zarząd poprzez ten projekt uchwały, który jest przedstawiony radzie, nie odbiera żadnych kompetencji radzie. Ponieważ rada jest upoważniona do tego, żeby wskazywać zadanie i rozdzielać środki. I tutaj dokładnie w tej uchwale jest to zapisane, panie radny. No jeżeli pan tego nie widzi w zakresie tej uchwały, to jest mi bardzo przykro, że... No bo pan nie widzi, no to niech pan powie teraz na co, na co. Nie przerywałem, panu, jak pan wypowiadał się odnośnie tejże uchwały. Jeszcze raz chciałem powiedzieć i wrócić do wypowiedzi pana radnego Poręckiego, jak i do wypowiedzi pana radnego. Komisja Infrastruktury pracuje w zakresie wykazania i wskazania zadań, które powinny być realizowane odnośnie tego dużego zadania, które macie państwo w uchwale. Tak jak powiedziałem, z uwagi na to, że dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, które zadania będą ujmowane, z jakich paragrafów i w jaki sposób będą określane w budżecie, dlatego też przedstawiamy uchwałę z jednym dużym zadaniem. Nie odbierając w żadnym miejscu kompetencji Rady Dzielnicy co do podziału i wskazywania kwot na określone zadanie. Jak pan radny widzi, jest określona kwota, jak i również jest wskazane zadanie, które ma być zrealizowane. Nie ma tu w żadnym wypadku złamania kompetencji dotyczących tego, czym zajmuje się Rada Dzielnicy. Zarząd nie uzurpuje sobie tego, aby dzielić te środki. Gdyby zarząd to robił, to byłaby podjęta uchwała zarządu w tym zakresie, a nie ma uchwały zarządu, tylko jest uchwała Rady Dzielnicy 18. Rady Dzielnicy 18. A po co jeszcze do tej wypowiedzi? To jest tak, jakby Rada Miasta budżet uchwalała, że kwotę tam na przykład 1 mld zł przeznacza na infrastrukturę. Dziękuję. Tak. Koniec. No ta uchwała można do takiego czegoś porównać. Rada Miasta Krakowa, pan był radnym miasta i wie o tym, że Rada Miasta Krakowa uchwala wiele takich rzeczy w budżecie, które są wpisane, że będą realizowane na przykład na rowy, udrożnienie rowów melioracyjnych w mieście Krakowie. I nie ma w tym budżecie miasta Krakowa zadań, który z tych rowów ma być w danym momencie udrożniony. A pan radny o tym teraz mówi.
Tak, moje ad vocem. Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 7, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Przepraszam bardzo, czy pan, panie Dwarczyk głosował dwa razy? Nie, raz, wstrzymałem się. Wstrzymał się pan. Dobrze. Wiedzą, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 8. Proszę Państwa, przechodzimy do druku nr 8. Bardzo proszę pan Andrzej Kowali o zreferowanie. W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013 zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013 na łączną kwotę 434 568 zł. Punkt pierwszy, bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich. Punkt drugi, remonty i modernizacja ogródków według wskazań dzielnicy. Punkt trzeci, zakupy urządzeń zabawowych. Lista rankingowa została sporządzona na podstawie komisyjnych przeglądów i obowiązującej procedury. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Ja tylko w temacie chciałem powiedzieć, bardzo proszę, pan Poręczki, że to nie jest lista rankingowa, tylko zadania, które będą realizowane, bo lista rankingowa to chyba wtedy, jeżeli wymienimy centrum B ogródek, będzie robione to, a drugi na centrum B będzie robione to. Także uważam, że projekt tej uchwały jest nie lista rankingowa, tylko zadanie normalne, które się pisze i teraz listę rankingową na podstawie tych komisyjnych przeglądów, które były robione, mam nadzieję, że taka lista będzie przygotowana, że dany ogródek jest do roboty, po przeglądach, tak? Ja tak rozumiem, tak mam rozumieć, panie Andrzeju? Ja może odpowiem na to pytanie panu radnemu. Jak pan radny wie, mamy 9 ogródków, których jest już lista przyjęta. Z uwagi na to, że to głosowaliśmy, jest to wpisane do wieloletniej prognozy, która jest w mieście. Dziękuję bardzo. To już wyjaśnię sprawę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania druku nr 8. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 8. Przechodzimy do druku nr 9. Bardzo proszę. W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleni wraz z nową architekturą na rok 2013. Zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleni wraz z nową architekturą na łączną kwotę 131 750 zł. Punkt pierwszy, bieżące utrzymanie ogródków. Punkt drugi, doposażenie ogródków jordanowskich. Punkt trzeci, montaż ławek, koszy na śmieci, nasadzanie drzew i przewód według wskazań dzielnicy. Lista rankingowa została sporządzona na podstawie komisyjnych przeglądów i wniosków mieszkańców. Tu chciałbym uprzedzić pytanie, to jest podobna sytuacja, ponieważ kwota w poprzedniej uchwale jest dużo niewystarczająca w zakresie potrzeb, które mamy odnośnie bieżącego utrzymania, jak i również kwot, które wskazaliśmy do wieloletniej prognozy, więc tutaj ta lista również jest kontynuowana. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 9.